Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak te afgańskie fiasko załatwi Bidena i Partię Socjalistów? Na jak długo? No i na jak dobrze? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, największym problemem z Bidenem i z tymi socjalistami, no to była propaganda. Propaganda sukcesu. Propaganda sukcesu w tym sensie, że w zasadzie, no kto wycofuje wojska, żeby mieć jakieś takie symboliczne daty. No i te daty były potrzebne, żeby robić zdjęcia, żeby robić wywiady z telewizją, żeby podkreślać, że wycofanie wojska ma, to jest wielka sprawa dla Ameryki. No ale podjąć decyzję, że 9-11, czyli 9-11, no w Ameryce jest troszeczkę inaczej, bo w Polsce no to się mówi dzień, miesiąc, rok, a w Ameryce się mówi 9-11, czyli september 11. Dużo ludzi miało problemy z dokumentami, bo niektórzy wpisywali datę urodzenia, powiedzmy, miesiąc, dzień, miesiąc, zamiast miesiąc, dzień. No jeżeli mieli daty, miesiąc i dzień poniżej 12, no to się nie orientowali, to tak szybko nie było wychwytywane. No i później dużo ludzi potrzebowało zmieniać dokumenty i odkręcać to wszystko. No w każdym razie 9-11, no to jest wrzesień 11. No i zdecydowali, że będzie równa 20 lat, że napad na Amerykę, Al-Kaida z Afganistanu, z Bin Ladenem, z Arabią Saudyjską i tak dalej, i tak dalej. No i to wycofanie będzie jakimś takim wspaniałym gestem. No to jest akurat kretyńska data, wycofywać się w dniu takiej tragedii. No ale no tak zrobił debil po prostu, no i teraz jest pytanie, czy miał debili naokoło. Każdy normalny, no to jakby zaczął myśleć o tym wycofywaniu, no to przede wszystkim by nie ogłaszał. Po drugie, jakby się przygotowywał, no to nie robiłby w czasie lata, tylko powiedzmy w czasie zimy. W czasie zimy, kiedy wszyscy ci rewolucjoniści, Taliban, Al-Kaida i ISIS, Siedzi w tych swoich podziemiach, no przypuszczalnie też w ramach poparcia rządu afgańskiego, tego oficjalnego, popieranego przez Amerykę, no jest tam dużo Afgańczyków, dużo było Afgańczyków, między innymi 300 tysięcy żołnierzy afgańskich, którzy wierzyło w ten inny Afganistan, tak trzeba to o tym pamiętać. Tam była policja afgańska, tam byli orzennicy afgańscy, nauczyciele, profesorowie, parlament tam był, tam przecież tam była jakaś taka namiastka demokracji, to wszystko zniknęło, kobiety tam się angażowały, kobiety chodziły do salonów mody, do salonów piękności, sobie paznokcie robiły, twarze, włosy i tak dalej, no tego już nie będzie, tak ludzie o tym nie mówią, no ale ten Afganistan, no to taki siermiężny, no ale spora część ludzi, no to są normalni ludzie, to są tacy Jan Kowalski, John Smith i tak dalej, no to Taliban, no to są takie bandziory z PPS-u, bandziory z Armii Ludowej, to są po prostu takie bandziory, oni po prostu chcą opanować cały kraj, no i opanowali, tak jak w Polsce w 1944 roku. W czasie całej wojny, II wojny światowej, wszyscy ci komuniści walczyli przeciwko Niemcom, a później zawładnęli całym krajem, czy ludziom prawicowym, czy konserwatywnym, starali się zmusić do komunizmu. No i w Afganistanie jest to samo. Te bandziory walczyły przeciwko Ruskim, walczyli przeciwko Amerykanom, walczyli przeciwko swoim własnym obywatelom, no i teraz zawładnęli. No i te wycofanie powinno być w sumie w zimie,
zanim się wycofali, to bombowce powinny zbombardować tymi 2-3-tonowymi bombami te wszystkie jaskinie, w których oni się tam chowają, no i powiedzieć, że temu rządowi, że będą ich tam popierać. No, zdecydowanie nie powinna się Ameryka wycofać w środku nocy. W środku nocy Ameryka się wycofała, no i nawet nie powiedziała Afgańczykom, nie powiedziała wojsku afgańskiemu, po prostu zniknęli, jak jacyś złodzieje. Nie zostawia się swojej broni. Nie zostawia się broni $80 miliardów wrogom od 20 lat i oni w zasadzie teraz pokazują, mają parady, mają zdjęcia na Facebooku, na YouTubie. No tam nie ma w sumie teraz ani na Facebooku, ani na YouTubie nie ma żadnej cenzury, tam wszystko widać. No i nie zostawia się sojuszników, no nie zostawia się aliantów, nie zostawia się Brytyjczyków, Niemców czy Polaków, no nie wiem, kto tam jeszcze jest, no ale zdecydowanie nie, Anglia jest troszeczkę wkurzona, tak, że Amerykanie po prostu zrobili ich w bambuko. No i nie patrzy się na całe te przejście tego Talibanu, no to szło już od ładnych paru tygodni. To jak oni usłyszeli, że we wrześniu, 11 września Ameryki już nie będzie w Afganistanie, no to oni już od kwietnia, maja zaczęli powoli iść. Ameryka nie reagowała, wojsko afgańskie też nie reagowało, no i przechodzili powoli, aż doszło do Kabulu. Jak Taliban był na przedmieściach Kabulu, no to po prostu była wielka ewakuacja jak z Saigonu. Zdecydowanie nie wywozi się wojska amerykańskiego, zanim obywatele amerykańscy nie są ewakuowani. No to naprawdę trzeba być debilem, żeby na coś takiego zrobić. No i nie wycofuje się wojska, zanim się nie wycofa wszystkich obywateli, sojuszników i aliantów. No bo kto ich będzie bronił? No to był jeden wielki debil. Wszyscy ludzie prezydenta Bidena myślą, że to powoli się rozmyje, że to wszystko jakoś zniknie, że to się zatrze, że to się zniknie w pyle, nie będzie tego, już nikt nie będzie pamiętał, ale cała ta esencja, całe te skoncentrowanie tej historii, no to będzie miało swoje podźwięki przez dziesiątki lat. To będzie fiasko Saigonu, jest takie same jak fiasko Talibanu teraz czy Afganistanu, może nawet gorzej, bo w Wietnamie nie zostawiono tyle broni, nie zostawiono tylu ludzi. Historie będą nieustanne o żołnierzach, którzy tam zostali zabici. No tam 3000 żołnierzy amerykańskich zginęło przez te 20 lat, 60 tysięcy żołnierzy afgańskich zginęło walcząc z Talibanem. To też trzeba pamiętać, że ci ludzie walczyli przeciwko tym muzułmanom, przeciwko tej grupie, która właśnie chce zapędzić kobiety w burki. Tak? Także te całe lewactwo jest ciche teraz. Wszyscy milczą. Jest nadzieja, że się wstydzą, no ale zaczną szczekać, niedługo zaczną szczekać. Ale jak przyjdzie 2022, no to trzeba głosować. W Ameryce czy w Polsce trzeba głosować na normalnych. Wszyscy, którzy popierali Bidena, trzeba pamiętać, że Biden jak poszedł do polityki, no to miał 30 parę lat, no i on powiedział, że 63-64-letni polityk, no to on już powinien iść na zasłużoną emeryturę, że jest teraz czas na młodych, no i on był ten młody, no jak dostał się do tej emerytury, dostał się do tej polityki 50 lat temu, no to się przyspawał, jak te wszystkie inne Millery i inne te komunistyczne świnie, które też tylko zmieniają sztandary. No ale to jest taka sama komunistyczna świnia jak Miller. No Biden po prostu tam ślizgał się. No ale wszyscy patrzyli się na niego jak takiego dobrodusznego dziadka, który jest bardzo empatyczny, że
empatyczny i sympatyczny. No i takie uczucia były dosyć przyjemne. No wystawili go, wiedzieli, że tam ma jakieś problemy, no ale to wiedzieli, że mogą na niego stawiać. Nie mogą stawiać na kompletnego komunistę Bernie Sandersa. Bernie Sanders, następny amerykański komunista, który ma 5 domów w Vermont, ma w Waszyngtonie, ma jeszcze innych, tam po parę milionów właśnie w domach, a to jest hardkorowy polityk komunista. Na swój własny, na swoją własną podróż poślubną to pojechał do Moskwy. No, taki komunista jest w amerykańskim kongresie. Bernie Sanders Piasecki. No, jego brat Sanders Piasecki, no to następny jest jakiś polityk w Anglii. Obaj nie mieszkają w Izraelu, chociaż mogliby, ale jednak nikt z nich nie wybrał Izraela, wybrali Amerykę i Anglię. Czy Biden, no i teraz pokazuje to całą jego twarz, cała ta maska tego no chyba debila, no ja wiem, to jest jak inaczej, opadła i wszyscy teraz widzą, kim on naprawdę jest. Czy on słucha kogokolwiek? No wygląda na to, że nikogo nie słucha. Czy pozwala ludziom coś doradzić sobie? No raczej nie, no albo po prostu doradcy rozkazują mu, co on ma mówić, tak? No bo inaczej, no bo jak dojść do innego wniosku? Albo są posłuszni sługowie, którzy wysługują się królowi, no albo nie jest kompletnie sterowany, No możliwe, że to jest te drugie. Ale co się stało z wojskiem amerykańskim? Że oni pozwolili na coś takiego nieprawdopodobnego? No wiadomo, że konstytucja mówi, że prezydent jest dowódcą sił wojskowych, no ale ostatnio wojsko, no to zrobiło się bardzo miękkie. Tam popierają transwestytów, tam dają jakieś operacje, im pozwalają przeprowadzać. Wciągnęli kobiety na łodzie podwodne, z których 80% no to nie jest w stanie wytrwać tego pierwszego kontraktu tam czteroletniego, bo zachodzi w ciążę, no i przechodzi na macierzyński. No szyją w lotnictwie, no to szyją te kombinezony lotnicze dla kobiet w ciąży. No trzeba być debilem, żeby wymyśleć, że kombinezon dla kobiety pilota i do tego w ciąży, żeby ona tam 2G, czy 3G, czy tam 4G, te przeciążenia. Jakim to kretynem trzeba być, żeby pomyśleć o szyciu kombinezonu dla pilotki, myśliwca wojskowego przy takich przeciążeniach. No ale takie wojsko się zrobiło. To taka słodka posadka tam się po prostu jest. Tam tak jak dużo homoseksualistów zdecydowało iść się na seminaria, dużo bandytów poszło do policji, no to dużo takich no ludzi, którzy nie preferowało małżeństw kobiety z mężczyzną, trafiło do wojska. No i to wojsko tak się rozmiękczyło. Oni nie ostrzegali. No i przypuszczalnie wygląda na to, że raczej nie ostrzegali prezydenta. No najważniejsze to te lotnisko Bagram. Te lotnisko Bagram, no to cokolwiek się nie stało, to tam powinny być siły wojskowe amerykańskie, no i tam powinno być siły powiedzmy afgańskie. Amerykanie jak się wycofywali, to wyłączyli generatory, wyłączyli prąd, tam zabrali komputery. No po prostu banda kretynów. Banda kretynów na wszystkich poziomach. Ci wojskowi poszli tak, popłynęli jak gówno w rzece. No wygląda na to, że tak. Czy oni pomyśleli, okej, co kombinuje prezydent?
I co my możemy mu usprawnić, jeżeli on chce na 19 września, czyli ten napad na Amerykę, na te wieże w Nowym Jorku, no i trzy Pentagon i trzy inne miejsca, no to my zrobimy może na 4 lipca. 4 lipca 1776 rok, no to jest data taka historyczna, gdzie uznaje się, że Ameryka zdobył ta kolonialna, te 13 kolonii amerykańskich, angielskich, zdobyło niepodległość, no i powstały Stany Zjednoczone Ameryki, no bo wcześniej do 1776 roku, no to połowa, jak nie 3/4 Amerykanów na ziemi amerykańskiej, w tych koloniach angielskich, no to byli urodzeni w Anglii. Sporo ludzi, którzy, tych sygnatariuszy konstytucji, byli urodzeni w Ameryce, no ale jednak paru było, nie było urodzonych w Ameryce, byli urodzeni w Anglii. No i teraz ci generałowie po prostu doszli do wniosku, że wycofają na 4 lipca. No też bardzo fajna data, taka trochę przebojowa, taka głośna, no ale to też trzeba być kretynem, żeby być lepszym od prezydenta. Jaka dynamika to tam była? Co tam się wszystko działo? Skąd to się brało, że po prostu cały łańcuch jakichś takich idiotycznych sytuacji się stał? No ci ludzie, żołnierze, którzy idą do wojska, no dużo tam idzie, 18, 19, 20 lat, no to szeregowcy, kaprale, sierżanci i tak dalej, no to to są po prostu porządni ludzie. Część idzie z poczucia jakiegoś obowiązku. No oficerowie, no to idą zawodowo, no i robią sobie z tego karierę. Tam są przerzucani z miejsca na miejsce, z bazy do bazy, no ale mają jakąś emeryturę, mają szpitale wojskowe w całej Ameryce, w każdym stanie są szpitale wojskowe, które tam zabezpieczają im zdrowie. Każdy, kto tam odsłuży tam rok czy dwa, no to jest traktowany jako weteran, no i ma tam tą obsługę medyczną. Dużo ludzi, szczególnie takich, pokazują na filmach, przyklejają sobie jakieś medale czy oznaczenia i mówią, że walczyli, no i teraz siedzą i żebrzą. No to nie jest prawda to. Jeżeli widzicie takie filmy o weteranach amerykańskich żebrzących na ulicy, no to są oszukańcy. To są ludzie, którzy kupili gdzieś na jarmarku medale i udają, że byli żołnierzami. Tych żołnierzy, jeżeli byliby żołnierzami, no to opieka medyczna jest im zapewniona. Bardzo często, kiedy się stoczą, no to też im opieka psychiatryczna. 13 z tych młodych ludzi właśnie zginęło. Zginęło, kiedy bronili lotniska, kiedy starali się pomóc ludziom, którzy wyjeżdżali. Także że wszystko pokazało, że coś strasznie złego się stało w sierpniu. Generałowie, no oni uwielbiają chyba radio, telewizję, te środki masowego przekazu, ale są za bardzo obsesyjni, nie robią swojej roboty wojskowej, no i są takie rezultaty, jakie są. On, Biden chyba sam w sobie pomyślał, że to będzie jakieś jedno wielkie osiągnięcie. Jemu się wydawało, że przetnie ten łańcuch od tej kotwicy, kiedy już jest wielki przypływ i po prostu zatopi ten statek. Jemu się wydawało, że zatrzyma ten nonsens, że zatrzyma te zniszczenia, no ale to było tak strasznie daleko od realności, że aż nie do uwierzenia. No, wykończy, mam nadzieję, że na długo wykończy Afganistan, wykończy partię socjalistyczną, partię komunistów, że normalni ludzie pójdą po rozum do głowy, zaczną głosować 2022-2024. To jest bardzo ważne. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Ten chyba będzie również zdemonetyzowany. Wczorajszy o San Francisco został zdemonetyzowany, także nie będę
będę nawet powtarzał słów, które automaty wybiera. No tam są Polacy, którzy wpisują te podejrzane słowa, no bo to algorytm wybiera. Odwołanie zrobiłem, no ale jak zwykle odwołanie zajmuje 3, 4, 5 tygodni. No i po 3, 4, 5 tygodniach to i tak nie ma znaczenia, bo już nikt nie ma oglądalności. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Wierzcie w to i trzymajcie. Przekaz dla socjalistów. Zastanówcie się, do czego doprowadza socjalizm w Ameryce. Zdrowia dla normalnych.